całej ziemi, my również spróbujmy powtórzyć te słowa, powtarzajcie ze mną. Niech stąpi Duch Twój, niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Twoich ziemi. A teraz ze śpiewem na ustach ruszamy, rozpoczynamy dzisiejszy raz. Jedynie muzyczna, proszę bardzo. Co? Babcia, dziadek, mama. Trzymamy minę, trzymamy minę. Pełna chata. Trzymamy minę. Ja uczę twoją fratę i... No bo chwać, tutaj idę. Ja. Jak szaleć, to szaleć. Niskie podatki. Nie chcecie niskich podatków? No to co? No to wywołajcie. Ja nie mam dzieci. A wy macie. Niskie podatki. Niskie podatki. Wie to tata, wie co mamy, że w rodzinie się kochamy. Wie to tata, wie co mamy, że w rodzinie się kochamy. Wie to tata, wie co mamy, się kochamy. Wie to tata, wie co mamy, że w rodzinie się kochamy.
wino życia rodziny, małżeństwa. Dawajmy także młodym nadzieję, że wybranie drogi życia małżeńskiego, rodzinnego może ich tylko ubogacać, umacniać, że daje siłę naszemu społeczeństwu. Nie dajmy się okradać ideałów, wartości. Nie dajmy sobie mówić, że wszyscy musimy postępować, jak ktoś nam nakazuje. Chcemy budować naszą tożsamość, chcemy chronić też naszą piękną historię naszego narodu. Dlatego ta rocznica, jaką w tym roku przeżywamy, 1050-lecia Chrztu Polski, pokazuje i ukazuje nam piękno naszej historii, naszych przodków, którzy bardzo często za cenę swojego życia, za cenę nieraz przelanej krwi walczyli o naszą tożsamość. I my teraz, obecnie, jesteśmy tymi, którzy powinni troszczyć się, pielęgnować nasze zwyczaje narodowe, naszą tożsamość narodową, piękno naszej historii. Naprawdę nie mamy czego się wstydzić, nie mamy w żaden sposób być jacyś upożsi, bo historia naszego narodu jest historią piękną, momentami trudną, ale pokazuje to, że jesteśmy jedną wielką rodziną. Rodzina, naród silna Bogiem. Dlatego pomyślmy teraz o momencie naszego chrztu świętego. Może podziękujmy gdzieś tam w głębi naszego serca za naszych rodziców.